wykład profesora Andy Hoppera. Bliższe wprowadzenie zrobi pan doktor Kamil Kulesza, kierownik projektu, któremu przekazuję właśnie mikrofon. Dzień dobry. Ja myślę, że widzę, że jeszcze ludzie wchodzą. Nie, już drzwi się zamknęły. Dobra, możemy zaczynać. A więc mam zaszczyt i przyjemność zapowiedzieć wykład profesora Hoppera i jest to dla mnie przyjemność w kilku wymiarach. To znaczy pierwsze, mam nadzieję, że Państwo też będziecie mieli przyjemność go słuchać. Po drugie, na pewno będzie się można wiele dowiedzieć. A po trzecie, mogę w ten sposób też jakby wyrazić swoje podziękowanie za czas, który mi osobiście poświęcił projektowi oraz za mentoring, który bezpośrednio od niego otrzymałem. No ale żeby właściwie przedstawić profesora Hoppera, to myślę, że może zacznijmy, jak mawiali Rzymianie, od jajka, czyli University of Cambridge, jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie. W rankingach to różnie wypada, ale z reguły łapią się w pierwszej trójce. No, dają się wyprzedzić MIT, ale to, co czyni ich szczęśliwymi, i mogę to powiedzieć otwartym tekstem, bo ambasadora już nie ma, zawsze są przed Oxfordem w ostatnich latach. To jest dla nich duża satysfakcja. Natomiast ten uniwersytet ma Wydział Informatyki, zwany Computer Laboratory. Tak się to tradycyjnie przyjęło. I generalnie o tym wydziale mówi się, że to jest najlepszy Wydział Informatyki po tej stronie Atlantyku. Znowu, patrząc globalnie, no to być może MIT miałoby coś do powiedzenia i jeszcze jedno czy dwa inne miejsca. No i ten wydział, poza tym, że jest tam robiona nauka rzeczywiście na światowym poziomie i to taka nauka, powiedziałbym, no przede wszystkim stosowana, to znaczy, choć w Cambridge de facto niektórzy mówią, że powstały współczesne komputery, bo i kiedyś był tam Charles Babbage, który zbudował maszynę Babbage'a i to właśnie tam Alan Turing, zresztą jako student, jeszcze stworzył współczesny model maszyny Turinga, to jednak department zajmuje się przede wszystkim taką praktyczną technologią. No i efektem tego jest to, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, odkąd zaczął się ten fenomen Cambridge, z tego departamentu wypączkowało ponad 140 firm. Ponad 140 firm ICT, które odniosły sukces i w dużym stopniu bierze się to oczywiście nie tylko z tego, na jakim poziomie jest tam robiona nauka, ale również z bardzo przyjaznego podejścia kadry, a w szczególności kierownictwa departamentu, właśnie do tego typu inicjatyw. To znaczy tam nie trzeba się kryć z tym, że człowiek właśnie wymyśla taki jakiś fajny obwód, na którym da się zarobić dużo pieniędzy. I generalnie to ma też poparcie chociażby profesora Hoppera w tej chwili. Wspomniałem o tych 140 firmach. Można powiedzieć, że dużo się nie pomylę, jeżeli powiem, że około 10% z tych firm to były firmy, w których powstanie był zaangażowany profesor Hopper. I oddamy gościom zasiąść spokojnie. I to niewątpliwie czyni go człowiekiem wyjątkowym, również na skalę Cambridge, chociaż jak to mówią, to ludzie, którzy w Cambridge jako naukowcy robią naukę na światowym poziomie, to można powiedzieć, że co drugi jest taki. Ludzie, którzy w Cambridge jednocześnie zarabiają na swojej wiedzy, odnieśli sukces komercjalizując, to może jest to trzeci. Niektórzy odnieśli ten sukces tak dobrze, że podobnie jak profesor Hopper mają pod Cambridge piękną posiadłość. I niektórzy nawet pokupowali sobie samoloty. Ale co czyni profesora Hoppera wyjątkowym? Jeżeli chodzi o kombinację tych wszystkich czynników. On ma to wszystko, co powiedziałem przed chwilą, ale ma jeszcze jedną rzecz. Otóż parkuje swój samolot zaraz za swoją posiadłością, ma tam swój prywatny pas startowy. I myślę, że w tym momencie zakończę swoją zapowiedź. Przed Państwem profesor Andy Hopper. Well, good morning. The main thing I'd like to achieve is support this project. Okay, so I haven't come here to just give a talk. It is a very good thing that Camille is trying to do, and I wish him well. It's an experiment. It might succeed. It might fail, but at least something is happening, and that's better than nothing. He also suggested that I talk a little bit about my own experiences rather than in more general terms. So I will talk
a little bit about my personal views on this whole area. And then I'll go through some of my companies and I'll talk about them, how it happened, what happened, the good news, the bad news, whatever. So I hope that's okay with you. And I'll talk for about 40 minutes and then we'll have questions. And I hope you ask me some questions. And if you really want me to take the questions in Polish, I'll do that, okay? It's a little easier for you. So I hope that's okay. So first of all, let me do a little bit of propaganda and talk about my department. And just a little bit about the structure. So we're a medium-sized university department. 35 academics and about 140 PhD students. So medium size, but beautiful. And I am the head of department. And as head of department, I'm not the boss. I'm a representative. I'm not the boss. I cannot tell anybody to do anything. It's very important. And this is our context. You have other contexts which may or may not be appropriate. Okay, so I'm not the boss, I'm a representative, and I do my best, but that's it. And also, they are not my boss either, either this way or that way. So we are essentially a government-funded university, but we are not part of the civil service, so we're kind of independent. And the standard model of a university applies. You get paid next to nothing. Peanuts, but we are not monkeys. We're pythons. And the main message is flexibility. Okay, so the system, the whole system, your colleagues, the administration, the government, to some extent, is flexible. And so there are no barriers. And the only barrier is you. Okay, you can't say there's a barrier there or a barrier there. I can't do this. Oh, yeah, yeah. So that's the main thing. And why it is like that, I don't know, tradition, whatever. And so the main thing we try and achieve is impact. Impact. World-class impact. But whether that impact is academic in the pure sense, fantastic, lovely. Fabulous. So we have people, mathematicians, who are great. They get up in the morning, have a cup of tea, think a little bit, write a paper, lunchtime, little sleep. Fantastic. But it's got to be world-class little thing, right? Can't be rubbish. On the other hand, somebody wakes up, spends 5 years working on some engineering project. No publications, no nothing, but the engineering project is successful, meaning world impact, either by money measurement or any other, doesn't matter. But it's world impact, it's first class happiness. Okay? So impact. Impact. Your problem. How do you achieve impact? No barriers.